Na początku gratulacje tutaj dla trenera i jego zespołu za zwycięstwo. Myślę, że tutaj mocny kandydat do bezpośredniego awansu i tego życzę, bo zawsze to te Chojnice, solidny zespół balansujący tutaj na granicy tej pierwszej ligi, ale zawsze tutaj jak przyjeżdżam, no to niestety nie mogę wygrać i znowu się to potwierdziło, ale podsumowując mecz, no bardzo żałujemy tych 15 pierwszych minut. Na pewno tutaj nas Chojniczanka zdominowała taką agresją, odbiorem piłki i fazami przejściowymi. Myślę, że tutaj uczulałem na to zespół, tym bardziej mam trochę tutaj żal do zawodników, do zespołu, że dali się na to nadziać i przez to straciliśmy te dwie bramki. Dalszy przebieg meczu, myślę, że no tutaj Chojniczanka, tak doświadczony zespół solidny w defensywie, bardzo fajnie tutaj nas neutralizował, oddając piłkę, bo myślę, że tutaj większość meczu to my gdzieś tam posiadaliśmy, kreowaliśmy, ale tak jak mówię, no bardzo ciężko było się przebić przez to i nam jako naprawdę młodemu zespołowi ciężko jest stwarzać te sytuacje z tak dobrymi zespołami. Zawsze o tym wiemy, więc dzisiaj myślę, że te 3-4 lepiej wykończyć i na tą bramkę pomimo wszystko myślę, że zasługiwaliśmy. Ale mówię, z przebiegu meczu za bardzo doświadczony zespół i za mądrze grający, żeby pomyśleć tu o zwycięstwie w naszym przypadku. Wiedziałem, że tak będzie, no bo mówię, Chojnice to są bardzo mocny zespół w fazach przejściowych i to naprawdę mi imponuje. Chcieliśmy tutaj zamknąć ten środek, zneutralizować dwoma szóstkami, jednak trochę mieliśmy przed tym meczem problemy kadrowe, wypadł nam kluczowy zawodnik i trochę niestety tutaj na tym balansie straciliśmy, bo trzech takich zawodników profilu dziesiątki no, nie jest w stanie się przeciwstawić takiej sile tutaj ofensywnej Chojnic, więc niestety ta druga połowa też nie zmieniła nic, ale mówię, te zmiany na pewno tutaj tchnęły trochę ducha, świeżości i na pewno chłopaki chcieli, byli zaangażowani, więc ja się z tego cieszę, bo tracąc w 13 minut dwie bramki, no to myślę, że nie jeden z nich myślał, że może być tutaj ciężko, a jednak nawiązaliśmy walkę i też myślę, że nie straciliśmy swojej filozofii, swojego stylu, gdzie graliśmy pod presją i próbowaliśmy dostać się pomiędzy linię, czy poszukać tej przestrzeni za plecami obrońców Chojniczanki, ale niestety to dzisiaj nie przyniosło efektów. I cierpimy na tym wykończeniu, na tej finalizacji, bo tak samo było z Grodziskiem, tak samo jest dzisiaj. Mam nadzieję, że w tych czterech meczach jeszcze pokażemy, udowodnimy, że ten sezon to jest dla nas naprawdę dobry, bo trzeba o tym pamiętać. Ja pamiętam, jak z trenerem przed meczem rozmawialiśmy, jak w tamtym roku byłem w jakiej sytuacji, jak utrzymywaliśmy się o tej porze, naprawdę byliśmy na krawędzi i walczyliśmy o życie. Także dzisiaj, mając tyle punktów i taką sytuację, jest naprawdę fajnie grać i ogrywać tych młodych chłopców na potrzeby tutaj naszego klubu. Także wszystkiego dobrego. Życzę awansu, trenerze. Dziękuję. Dziękuję trenerowi za gratulacje. Postaram się krócej troszeczkę spuentować ten mecz. Trener, widzę, że dawno nie był na tak licznej konferencji prasowej. Pogratulowałem moim chłopakom i to szczerze z serca za to, co dzisiaj pokazali z bardzo dobrym zespołem, jakim jest Lech Drugi. Graliśmy mądrze, graliśmy wyrafinowanie, graliśmy konsekwentnie i tak naprawdę ten wynik oczywiście po stronie Lecha być może powinna paść jakaś bramka, ale to my też mieliśmy swoje sytuacje i ten wynik mógł być wyższy. Cieszy nas to zwycięstwo, ale z tyłu głowy już mamy to, co się wydarzy w najbliższą sobotę. Apelowałem do chłopaków o to, że jesteśmy w dobrej sytuacji, ale ta sytuacja jest dalej jakby otwarta i musimy dbać o te szczegóły, o które dzisiaj moi piłkarze zadbali w 100%. Dziękuję. Są pytania? Tak, ja skorzystam. Wojtek Wypiorka, Radio Weekend FM. Na końcu swojej wypowiedzi powiedział Pan o tej sytuacji w tabeli. No już jest ona, nie wiem jakiego słowa użyć, ale na pewno jest bardzo dobra i zastanawiam się, jaką postawę Pan przyjmie wobec drużyny przed tymi ostatnimi czterema spotkaniami, bo no z jednej strony no jest ta, można powiedzieć, autostrada do pierwszej ligi, ale z drugiej strony no nie można się cieszyć za szybko, więc jakimi słowami będzie Pan przestrzegał piłkarzy przed resztą sezonu? No biorąc pod uwagę słowo autostrada, to na
czy na krętych drogach i na takich drogach międzymiastowych trzeba tak samo uważać jak na autostradzie. Trzeba zachowywać odpowiednią prędkość, odpowiedni dystans i my nie zmienimy w swoim postępowaniu nic. Dzisiaj piłkarze jedzą posiłek, będą się regenerować, wiedzą o tym, że każdy z nich musi skorzystać z każdej minuty, z każdej godziny, żeby się dobrze zregenerować, bo ja postawię na piłkarzy tych, którzy będą dalej w sobotę głodni i będą przygotowani do tego, żebyśmy z Garbarnią zagrali kolejny bardzo konsekwentny mecz, który nie pozostawi cienia nadziei.